Spice, wirujesz, Borysem pies. W moim camperwanie poszukujemy biżuterii na szlaku naszej przygody. Przez świat rad razem płyniemy łodzią po morzach, odkrywając piękno miejsc, które dotąd były obce. No i dzień dobry, kochani. Jest godzina 7:30, ja ledwo żyję. Do drugiej w nocy montowałem odcinek, który się okazał, że się nie ściągnął, nie zrenderował, więc teraz pobieram go na nowo, żeby go znowu wrzucić i szukam od razu programu jakiegoś do montażu, więc jeśli możecie mi coś polecić, nie jakoś pieruńsko może drogiego, to będę wam cholernie wdzięczny. Na zewnątrz Kalifornia, bo możecie się zastanawiać, po co wstałeś, czemu się obudziłeś tak wcześnie. No, obudziłem się tak wcześnie, bo się zrobiło tutaj bardzo, bardzo, bardzo ciepło, ale Łukasz nie dał się. Wczoraj postawiłem sobie już klimę tutaj i wiedziałem, przewidziałem, że tak będzie, dzięki czemu teraz z Borysem sobie możemy fajnie chillować. No, a ja pobieram i wrzucam jeszcze raz odcinek, więc mam nadzieję, że jakichś wielkich opóźnień albo czegoś nie było. Mam nadzieję, że już żadne przygody mnie nie będą czekały. Ludzi już, jak widzicie, za mną na plaży przybywa, także w końcu zaczynają chodzić ubrani jak my. Nie musimy się czuć jak wariaci, chodząc na krótki rękaw, podczas kiedy oni popylają sobie tutaj w zimowych kurtkach. No, a my z Borysem, jak możecie zobaczyć, Borys olewa palmy i lecimy na spacerek. No i moi drodzy, znowuż dziękuję bardzo mamie. Wykorzystuję ostatnie moje słoiki, które jeszcze przywiozłem z domu. I w dniu dzisiejszym na śniadanko, tak nietypowo może, ale wlatuje bigosik. Także smacznego dla mnie. I pozdrawiam was serdecznie. A propos, bo ktoś prosił o gotowanie, no to na razie jeszcze jest takie, bo muszę wyjeść to, co otrzymałem od mojej cudownej mamusi. Moi kochani, a tu taka ciekawostka, no nie zdążyłem chwycić za kamerę, przejechał przed chwileczką Włoch na modelu, słuchajcie, naszego polskiego starego składaka. Czajcie to? Jaki to jest miły taki oddźwięk, żeby zobaczyć coś takiego. A ja już tutaj kończę bigosik i ruszamy za chwileczkę dalej. Mamy zahaczyć jakiś sklep, jak się sklep nazywa? Hiperfamilia. Hiperfamilia, no. Także taki sklepik będziemy odwiedzać. Ja dziękuję za te komentarze, które piszecie. Od tego odcinka będę po prostu dawał link do Pineski z miejsca, w którym się znajduję. Będzie on w opisie się znajdował, bo faktycznie nie pomyślałem o tym, a jednak jesteście ciekawi miejsc, w których stricte dokładnie jesteśmy. Także od następnego, a właściwie od tego odcinka będziecie mieli już też informacje o miejscu docelowym, w którym się znajdujemy. Zobaczcie, kochani, jaka fajna, jaki fajny fiacik kolorowy za nami jedzie. Coś pięknego, prawda? No i kochani, nie nagrywałem, ale przed chwileczką spotkaliśmy panią, która żyje 20 lat we Włoszech, musi wrócić do Polski. No i nie jest jej łatwo z tym tytułem, ale tak pozytywna kobieta, zresztą mam nadzieję, że ogląda. Jeśli ogląda, to ja serdecznie panią pozdrawiam razem z Jankiem. No mega miło i fajnie było usłyszeć ten polski akcent jeszcze tak sympatycznej i pozytywnej osoby na tej włoskiej ziemi. Także jeszcze raz serdeczne, wielkie pozdrowienia dla pani. No i dobra, zakupki zrobione. Teraz odprowadzamy koszyk, czekamy na pana Jana i lecimy dalej. A ja jeszcze raz chciałbym pozdrowić tą panią, z którą było mi dane porozmawiać tu przed Lidlem. I niech pani pamięta to, co pani powiedziałem. Proszę nigdy po powrocie do naszego pięknego kraju, mimo wszystko, nie zatracić tej mentalności już włoskiej, tego bycia takim sympatycznym i otwartym do ludzi. Jeszcze raz gorąco panią pozdrawiam, bo bardzo było miło pogadać. I dziękujemy za życzenia na przyszłość. Tu słuchajcie, w oddali widać, że albo się skończył, albo się dopiero zacznie. Jakiś mecz, mnóstwo kibiców z szalikami, koszulkami i innymi barwami klubu idą na stadion, także fajna niedziela, dużo rodzin. To jest fajne tutaj we Włoszech, takie aktywne spędzanie czasu.
No i moi kochani, jesteśmy już na plaży. Ludzi mnóstwo, woda piękna. Także być może uda się wskoczyć, chociaż ja raczej w późniejszych godzinach, bo w obecnej chwili no, musiałbym wręczyć Jankowi pieska. Tym bardziej, że w pojeździe go nie zostawię, a już pewne przygody z przetwornicą miałem. Coś chciałem powiedzieć, aha, wiem, słuchajcie, bo piszecie do mnie i słyszałem, że u Janka też ktoś coś pisał, że zachęcacie moją mamę do założenia kanału kulinarnego. To jest takie trochę, moja mama to jest takie trochę odzwierciedlenie mojej osoby, w zasadzie ja jestem jej. I słuchajcie, jakbym mógł was prosić, napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli. Ona to czyta i ogląda, więc może wspólnie ją zachęcimy do tego, bo naprawdę gotuje świetnie, a i może was zainspiruje jakimiś regionalną kuchnią. No i moi drodzy, weszliśmy na taką uliczkę między plażą a centrum i tak sobie przemierzamy, obserwując, jak ciekawie, albo jak ciekawą architekturę tutaj mają. Co kawałek oczywiście pizzerie, knajpy i tyle. No i kochani, po lekkim odpoczynku w tym ukropie ja biorę ręcznik, nakładkę na kamerę. Od Janka pożyczę ten taki, wiecie, case i śmigam do wody. Także do zobaczenia za chwileczkę w wodzie i może trochę pod wodą. W idealnym momencie, a tymczasem moi drodzy, podążamy sobie na plażę wraz z Borysem, Jankiem, grillem i kiełbasą przy Casablance. Słuchajcie, no coś zjeść, a w związku z tym trzeba rozpoznanie robić, czy przypadkiem nie ma nikogo z wykrywaczami, bo w związku z tym, że było tutaj no, dosyć sporo ludzi, to po jedzonku wykrywacze i po plaży, a później być może
do wody. Znaczy ja tak planuję, żeby w sucharę drzew wskoczyć i jeszcze pogrzebać troszeczkę w wodę. Spokój. Spokój, spokój, spokój. No, wyjaśniłeś go? Wyjaśniłeś, Borys? Dobra, wyjaśnił. Czy jeszcze ma coś do powiedzenia? No. No i moi kochani, grill się tu już nam rozpala. Borys sobie leży. I Janek go tam napastuje. No i za chwileczkę kiełba, słuchajcie. I po zjedzonej kiełbasie śmigamy po detektory i w piach. A jeśli w piachu coś nam powychodzi, to zrobimy jeszcze tą wodę. Aczkolwiek, wiecie jak to jest, oni jeszcze kilka dni temu chodzili w kurtkach zimowych. Więc i tak jest dla mnie podziwem i wielkim progresem wśród Włochów, że wchodzą do wody po kolana, no nie? Tak więc jeszcze nie... Ja już tak coraz mniej zacząłem zakładać na te znajdki w wodzie. Obstawiam bardziej plaże, bo plaże naprawdę są oblegane w te piękne, ładne dni. Także ja będę się pewnie głównie skupiał na plażach, a jak będzie z plaży fajnie gdzieś coś wychodziło, no to wtedy będę tyrał jeszcze dodatkowo wodę. I zobaczymy, czy to coś zmieni i pomoże. Bo do tej pory plaże troszeczkę odpuszczaliśmy, więc trzeba było to zmienić. No i kochani, ciemno się zrobiło, lecz grill tutaj się nam pięknie rozpalił. Kiełbaski się nam upiekły, co możemy tutaj pięknie ujrzeć, także jemy. O, jaki piękny przestrzał światła jest, proszę bardzo. Jemy i lecimy z wykrywaczami, zobaczymy co uda się znaleźć. Także widzimy się przy znaleziskach, pewnie wezmę latarkę ze sobą. No i moi drodzy, my już na poszukiwaniach, jesteśmy przy pierwszym sygnale. Jest to jakaś monetka, bo kopnąłem nogą. I zobaczymy, nie wiem czy widzicie, tak żeby nie prześwietlić tego, żeby było widać, bo jest widać jakiś krążek i podniesiemy sobie razem. Jest to 20 eurocentów, świeżynka z tego dnia na pewno. Także spoko, pierwszy sygnał, pierwsza monetka. No i mamy kolejny sygnał. Zobaczymy czego to było. Namierzymy tym naszym wytyranym pointerem. O, to coś, nie. Musimy troszeczkę jeszcze. Kawałeczek dalej jednak. Jak wracam to... O. I mamy, słuchajcie, na żywo jedyneczka. Pięknie. Super. Wygrywamy chyba na razie. I tuż obok tej jedynki wpada nam 5 eurocentów. Super. Tuż obok tego kolejny sygnał. Gdziesik tu jest. Zobaczymy, już nie korzystam z pointera, bo to chyba i tak nic nie da. No dobra, spróbujemy może jeszcze jakimś ostatnim tchnieniem. Mam tu... O, tutaj. I co mamy? O, kolejna monetka, tym razem 10 eurocentów. Super. W końcu coś daje. I tuż obok znowu kolejny sygnał. 60. Spróbuję to nogą. O, chyba było. Gdzieś mi się tu świeciło. Tak, jest. Kurczaki, słuchajcie. Kolejna jedynka. Super. Już mamy 2 euro i tam z 2,30 parę. Super. No i nie do wiary, komuś się chyba posypało. Bo tu kolejny sygnał. Czekajcie, to dobrze sobie namierzył. Okay. Ale już niestety chyba kapselek. Tak jest, kapselek po piwie. Bierzemy. I kolejny sygnał. Kopiemy. Gdziesik tutaj jest, czekajcie. Nogą weźmiemy. O, był. Tutaj będzie. Gdzieś. No i mamy, słuchajcie. Co mamy? 10. 10 eurocentów. Super, szukamy. O. Cały czas pod tą jedną budką. Kolejny sygnał. 83, 85. Zobaczymy. Kopniemy.
tylko bo... O, tu chyba jest jakiś. No gdzie to jest? Świeci się gdzieś? Coś? Czy nie? Jakiś ciężarek taki. Tu zostawimy, to pewnie potrzebne im do czegoś. A tutaj położymy. Nie chcę no, i po poszukiwaniach podsumowanie. Ja mam, proszę ja was, 2,45 euro. Także spoko. A teraz będzie niespodzianka, słuchajcie, kino plenerowe. No i słuchajcie, moi kochani, trochę zawaliłem, ale wytłumaczę wam, o co chodziło z tym kinem plenerowym. Mamy stację Alpowers, kupiłem w Lombardzie kiedyś taki rzutnik za 150 zł i wygląda to w ten sposób. Niestety zawaliłem z jedną sprawą, nie, zapomniałem kabla HDMI, ale mamy tutaj obok galerię handlową, także jutro podjedziemy, ogarniemy kabelek i pokażemy wam już w kolejnym odcinku taką faktycznie takie plenerowe kino. Także zobaczcie mniej więcej jeszcze, jak to wygląda. A ja wam życzę miłego dnia. Dziękuję za udział w odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się, pozdrówcie bliskich i do następnego. Cześć!